Zapraszamy na kolejne spotkania z Tajemnicami Historii razem z Urszulą Pawli, tłumaczem i krytykiem literatury. Dzień dobry, pani Urszulo. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa. Dziś ta opowieść, ciąg dalszy właściwie opowieści o Kleopatrze, ostatniej królowej z dynastii Ptolemeuszów. Choć przed nią było sześć innych Kleopatr, no to pamiętamy właściwie tylko o niej i historia zna szczegóły jej życia, które były intrygujące, ale chyba najbardziej tajemnicza była jej śmierć i to. Co po śmierci. Krótko przypomnijmy pani Urszulo, że Kleopatra popełniła samobójstwo. Są hipotezy dwie w zasadzie takie zasadnicze na temat tego w jaki sposób to zrobiła, ale wiele wskazuje na to jednak, że zażyła truciznę. Tak. Samobójstwo jest pewne, trucizna jest pewna, sposób jest niepewny. Czyli nie wiadomo jak ta trucizna się dostała do Nie wiadomo, prawdopodobnie na 99% ugryzienie kobrą przez kobrę to Odpada. Odpada tutaj. Jest to legenda wymyślona przez Plutarcha i umocniona przez Oktawiana Augusta, bo jak nie mógł powlec Kleopatry w Kajdanach, to zrobił posąg Kleopatry opleciony właśnie kobrom i ten posąg jechał w, jego w czasie jego triumfu przez Rzym. I tak się umocniła mm, legenda. legenda. Co się stało po śmierci? Kleopatry. No właśnie, bo to, że popełniła samobójstwo, wiemy. No ale teraz jeszcze, gdzie jest grobowiec Kleopatry? I to jest pytanie, które od dziesięcioleci przynajmniej stawiają sobie archeolodzy i historycy. Od stuleci chyba. I, no od, nawet od stuleci, tak, bo badają na pewno znacznie dłużej, ale wciąż nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Nie ma. I czy kiedykolwiek będzie, nie wiadomo. Jedno jest pewne. Kleopatra wybudowała swój własny grobowiec. Ona się schroniła do tego grobowca, czekając na Antoniusza. Śmiertelnie ranny Antoniusz, który się rzucił na miecz, został wciągnięty do tego grobowca i umarł w grobowcu Kleopatry. Czyli grobowiec Kleopatry istniał. Było miejsce. I jej spoczynku. I teraz zaczynają się komplikacje. Drugi grobowiec był grobowcem Antoniusza, jak mówi legenda, gdzie królowa mu złożyła ostatni hołd w dniu swojej śmierci. I są tutaj teorie dwie. Przede wszystkim wiadomo było, że Kleopatra została pochowana na sposób egipski. Co to no znaczy? Właśnie. Została zmumifikowana. Powinna zatem istnieć mumia Kleopatry. Powiedziano, że mumia Kleopatry została złożona w jej grobowcu przez jednych. Czy było to możliwe? Grobowiec nie był wykończony. Czy największą. Królową złożono by w niedokończonym grobowcu. Natomiast grobowiec Antoniusza był skromniejszy, był skończony i druga teoria mówi, że została pochowana właśnie w grobowcu Antoniusza na czas, Aż jej zostanie skończony. Grobowiec Kleopatry nigdy nie został skończony. Na rozkaz Oktawiana Augusta zaczęto niszczyć jej posągi i zaczęto demolować jej grobowiec. Istniała mumia, Było, była obawa albo bardzo uzasadnione podejrzenie, że Oktawian August nie uszanuje świętego spokoju pośmiertnego królowej i tę mumię zabierze ze sobą do Egiptu, by, go, by ją pokazać w swoim triumfie. Czy by to zrobił? Mało prawdopodobne. Dlaczego? To był okres przesądów. A Octavian August był wyjątkowo przesądny, jak mówi historia. Zakłócenie spokoju królewskiego, ale nie tylko królewskiego, bo Kleopatra była również jako koronowana królowa wcieleniem bogini Izydy. Bogini, która była boginią bardzo potężną. Zakłócenie spokoju bogini to zemsta była z murowana. góry zaprogramowana. Czyli prawdopodobnie Podobnie można sobie tę teorię, która chodzi, wsadzić między bajki. Druga teoria, która mówi, że Kleopatra pochowała ogromne skarby. Jedynie część tych skarbów wpadła w ręce Oktawiana, który był równocześnie bardzo bardzo pazerny, A jeszcze bardziej pazerna była jego żona Livia, która została w Rzymie, w której był bardzo zakochany i obiecał jej przywieźć wszystkie klejnoty Kleopatry. Tymczasem tych klejnotów wszystkich nie było. Duża część gdzieś wyparowała. I mówi się, że ze złości zniszczył mumie. Co? z drugiej strony zniszczenie mumii, bogini zakłócenie spokoju, to był mniej to to więcej taki sam efekt, jak ta pierwsza ta obawa. Efekt, tak. mm -hmm. ta pierwsza Czyli obawa też prawdopodobnie się nie odważył. Nie odważył. Natomiast wiadomo powszechnie, że mumie królewskie są bardzo bogato bandażowane. I pomiędzy tymi bandażami znajduje, zawija się nie tylko święte amulety, które mają chronić przed złem, ale Również mnóstwo klejnotów. Trzecia teoria mówi, że odwinął, odwinął to i wyjął jednak co trzeba. wyjął co trzeba. Nie było to wszystko. I potem kapłani z powrotem zawinęli tą mumię i bojąc się o miejsce, o to, że dojdzie do kolejnego zbezczeszczenia, wykradli ją i umieścili w niewiadomym, w niewiadomym miejscu. Czy Oktawian August doprowadziłby do. Też poniekąd bezczeszczenia zwłok tego nie wiemy, ale coraz bardziej stawała się popularna teoria, że kapłani, którzy byli królowej bardzo oddani. Dlaczego? Była to jedyna Ptolomejka, czy też jedyna przedstawicielka rodziny Ptolomeuszy, czy która się nauczyła języka egipskiego w tym tego języka staroegipskiego swobodnie rozmawiała z kapłanami miała wśród kapłanów dużo przyjaciół ale co zasadnicze bardzo dbała o tę kastę i dawała ogromne dary budowała bardzo dużo świątyń w związku z tym obawiając się o Naruszenie spokoju królowej Kapłani wykradli jej mumie i wykradli ją nocą w momencie gdy rzymianie świętowali bardzo wielką ucztę przekupując strażników pałacowych bo grobowiec znajdował się tuż przy pałacu nikt nic nie widział przekupując straże, które pozwoliły wyjść im przez bramę z tym cennym pakunkiem albo ładunkiem i umieścili ją poza głównymi murami Aleksandrii w kompleksie świątyni Izydy i tam ją ukryto, podobno świątynia ma Miała pod sobą przeogromny labirynt, umieścili mumie tam, gdzie królowa zdeponowała największą ilość swoich klejnotów. Pani Urszulo, to są hipotezy dotyczące tego, co wydarzyło się przed wiekami, natomiast no, wciąż archeolodzy prowadzą badania i próbują odkryć ten grobowiec. W ostatnich latach też takie badania były prowadzone. Czy im się udało? Nie. To trzeba powiedzieć zupełnie fair, wyjątkowo zintensyfikowane są te badania w XXI wieku, czyli w naszym. Tak, w zasadzie od 2001 roku świat oszalał na punkcie szukania grobowca Kleopatry. Kleopatry. I co ciekawe, nie szuka się grobowca Antoniusza. Co On do którego ciekawy, też Pani wiemy, Ufula, nie, nie szuka się grobowca Aleksandra Wielkiego, Tylko... który też y, zaginął, ale szuka się Grodowca grobowca Kleopatra. Kleopatry i szuka się tych bajecznych skarbów, z którymi ona jest rzekomo pochowana. Skarby są na tyle bajeczne, że podobno to, co się znalazło w grobowcu Tutanchamona, a tym się fascynuje świat do dzisiaj, jest niczym, co spoczywa razem z klowarem. Prawdopodobnie. No i nie znaleziono tego grobowca. Dlaczego? Są dwie teorie. Na ten temat. Są dwie teorie. Jedna teoria mówi, że grobowiec, jeżeli by się znajdował na terenie dawnej Aleksandrii, czyli, czyli Pałacu Królewskiego, to on jest dzisiaj dokładnie tam. Gdzie jest port miasta Aleksandria? A port miasta Aleksandria jest największą kloaką jaką sobie można wyobrazić. To jest archeologia podwodna, to jest to są muły, to są śmieci. Ale Próbowali o, szukać pod wodą 2000 mhm. lat, które się tam gromadzili, Próbowano szukać pod wodą i w 2005 roku dlaczego właściwie ten wiek Ogromne pieniądze sypnęli sponsorzy. Nie znaleziono nic. Pod wodą, pod a pod wodą? Gdzie szukano? szukano na terenie dzisiejszej Aleksandrii i szukano w tym kompleksie poza aleksandryjskim, ówczesnym, w świątyni Izydy I natrafiono na cztery takie yy, miejsca, które wskazywały na to, że jest to grobowiec wspólny Antoniusza i Kleopatry. Bo nie ale. mówiliśmy mhm. nic o Antoniuszu, ale też była teoria, że, że zostali pochowani razem. Że zostali pochowani Dlatego, że razem. że grobowiec Kleopatry nie był ukończony, prawda? I była też taka hipoteza. Była no taka i? hipoteza. No i yy, wszyscy. Takie początkowe zachwyty i cały entuzjazm rozwiał się, gdy doszli do głównej komory grobowej, czy też do sarkofagu. W jednym z sarkofagów rzeczywiście znaleziono mumię kobiety, ale nie była to z pewnością Kleopatra. Była to na pewno jakaś bardzo bogata, bardzo zamożna kobieta z wyższej... Z wyższej półki arystokratycznej można tak powiedzieć i skąd wiadomo, że nie Kleopatra. Mumia była stosunkowo nieuszkodzona, znaleziono skarabeusze, znaleziono napisy i udało się zidentyfikować tę, że kobietę. natomiast drugie, druga mumia była mumią nie mężczyzny, ale chłopca, a wiadomo, że Antoniusz Nie był już chłopcem. Nie to, że nie był chłopcem, ale był potężnie zbudowanym, bardzo pięknym mężczyzną i to Cztery takie miejsca były. Było też kilkanaście. Innych entuzjastycznych odkryć. odkryć i wiadomości. Ostatnie to jest 2016 rok, właśnie w tym kompleksie i bogini Izydy. Ale też, pudło? ale też Pudło. I tutaj jest bardzo ciekawa historia samej poszukiwaczki. Była to kobieta zafascynowana Kleopatrą, czy to jest kobieta zafascynowana Kleopatrą, bo jeszcze żyje, bodajże mieszka na Dominiku. Jest prawniczką i sfinansowała wykopaliska. Znalazła cztery takie miejsca spośród tych 17, gdzie wydawało się chóra Kleopatra. Nawet ogłoszono w pewnym momencie, że znaleziono kosmetyki Kleopatry, ale? bo to były dary grobowe, no ale niestety napisy. Zdobienia, freski wskazują, że to był okres wcześniejszy, zdecydowanie nie był to pierwszy wiek przed naszą erą śmierci Kleopatry. I tak do tej pory szukamy, szukamy. I co trochę fascynuje się świat tym. Kolejnym ura... odkryciem, tak. Jesteśmy blisko Kleopatry. Ale jak wiemy, nadal nie na tyle blisko, aby odnaleźć jej grobowiec, czy kiedyś to nastąpi, tego nie wie nikt. Co nie zmienia faktu, że ta historia karmi wyobraźnię i legenda Kleopatry wciąż jest żywa. Choć minęło już tyle. Ponad 2000, po, ponad 2000 lat. Prawda? No, 2000 liczymy? 2050? 50, mniej, więcej, o, mniej więcej. Od momentu śmierci. śmierci. No i te bajeczne klejnoty, które karmią wyobraźnię. Bardzo. Bardzo. Przy czym, jeżeli szukamy słynnych pereł Kleopatry i nawet jeżeli one były w tym grobowcu, to ich nie znajdziemy. Tyle lat perły nie żyją. Pani Urszula, natomiast jeśli. Kogoś interesuje ta historia i czyjąś wyobraźnię karmi opowieść o Kleopatrze, to może ją nakarmić bardziej czytając książkę, którą chcemy państwu polecić. Alberto Angela, wydawnictwo Czytelnik, świetnie wydana, prawda? Piękna Bardzo okładka. Zieleń, która kojarzy się z Kleopatrą na tak. zieleni okładki, prawda? Tak, bo ona podobno na zielono malowała, malowała oczy. oczy szmaragdami, proszkowanymi szmaragdami. szmaragdami. Kleopatra, królowa, która rzuciła wyzwanie i zdobyła wieczną sławę i pod miała zielone oczy, Kleopatra. Bardzo możliwe, Też dlatego tak pewnie malowała, ale tego nie sprawdzimy tego i nie nie dowiemy nie sprawdzimy się nigdy. Się, nigdy się nie dowiemy. Wspaniała książka opisująca przecudownie oba te wielkie romanse Cezara Antoniusza i równie wspaniale drobiazgowo opisująca Śmierć i tego, kto ją do tej śmierci doprowadził. No i te wątpliwości, o których żeśmy mówili. Które wiadomo. wciąż są nierozstrzygnięte prawda? I czy kiedykolwiek będą, będą nie tego nie wiemy. Dziś tyle o tajemnicach odległej w czasie Kleopatry, z odległego w historii Egiptu, wielkiej królowej, którą pamiętamy do dziś, choć okazuje się, że tak naprawdę wiemy o niej trochę, ale bardzo wiele także nie wiemy. No i może dobrze, bo dzięki temu można śledzić i tropić rozmaite tajemnice przeszłości. Opowiadała Urszula Pawlik. Bardzo dziękuję Pani Urszulo. Dziękuję Pani redaktor. Dziękuję Państwu. Agnieszka Strzemińska. Kłaniamy się nisko i zapraszamy na kolejne spotkania z tajemnicami historii w Radiu Katowice.